Hej, to Kinga. I Adam. A dzisiaj przygotowujemy serduszka wesołe. Dokładnie, tak jak powiedziałam Jacuka, dzisiaj będziemy przygotować serduszkowe sowy. Trochę ze względu na zbliżające się walentynki, ale nie tylko. To jest pomysł, który można wykorzystać na różne dziwne okazje, jeśli chodzi o na przykład prezent dziecka, czy dla dziadków. Tutaj z okazji walentynek może jakiejś koleżance albo koledze byś chciała dać, albo na przykład pani w przedszkolu. Gdybyś chciała, zawsze można. Oczywiście tak samo właśnie dziadkom, rodzicom, ciociom, wujkom. Różne są okazje, można przygotować, zawsze to będzie fajna zabawa właśnie z dzieckiem, więc do czegoś takiego będziemy potrzebować. Tu już wyciąłem wcześniej z Bristolu. Co to jest Bristol? Większe serduszka. Tu mamy kilka serduszek. Co to jest Bristol, tata? Bristol to jest to, taki karton. Będziemy potrzebować troszeczkę mniejsze serduszka i najmniejsze serduszka w różnych rozmiarach. Te białe, co wyciąłeś? Z tych białych albo żółtych. Na początku wybierz, na jakim kolorze chcesz zacząć. Na takim. Na tym, dobrze. Na tym sercu. To teraz przykleimy pod oczy. Czy które chcesz? Żółte czy białe? Żółte. Bo one są z jednej strony żółte, z jednej białe. Jak chcesz, żeby były żółte, to na białej stronie pomaluj właśnie tutaj klejem. Najlepiej na stoliczku tutaj możesz troszeczkę. I wtedy przykleję w miejscu oczu. Tu? Tutaj będę mać. Na przykład tu można troszeczkę bliżej siebie, wiesz? Ja bym dał troszeczkę bardziej o tu. I tu drugie będzie tutaj. Tutaj jeszcze jedno posmaruj. Najlepiej nie trzymać na stoliku, nie w rękach, ale jak chcesz, może w łączce. Tu ma mniejszy dzióbek, ale wybierz kolor. Taki dla smytek? Tak, jaki chcesz. Zielony, to tu przykleimy dokładnie. Papier. Co to jest to Bristol? Bristol to jest taki troszeczkę grubszy papier. Dodatkowo będziemy potrzebować, czy nie, to nie jest koniecznie opcjonalne, takie po prostu gotowe oczy do naklejenia. To teraz pokaż, jak się prezentuje nasza sówka. Tak się prezentuje moja sówka. To siadaj, słoneczko. Tak, ja ci to pokażę. Tak jak moja córka wspominała, tak wyszło nam nasza sówka. Tu z tyłu można zawsze jakieś życzenia jeszcze napisać. Więc sądzę, że łatwy, prosty przepis. Podobało ci się? Tak! Fajne wyklejenie, zrobimy zaraz więcej. Coś się stało? Trochę od tego pani nie powiem. Ojej. Jak widzicie, prosto się to robi. Najwięcej sądzę, że ma wcześniej rodzic do zrobienia z przygotowaniem tutaj właśnie z wycięciem tych serduszek, ale jak będzie troszeczkę starsze dziecko, które dobrze już posługuje się nożyczkami, wystarczy wtedy narysować dziecku albo razem z dzieckiem narysować kształt serduszek na papierze i powycinać wtedy razem. Więc na pewno warto coś takiego, sądzę, że przygotować. Warto? Tak! Więc jeśli się podobał pomysł, to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału, jeśli podobał się film tak samo. Jeśli macie własne pomysły na tego typu serduszkowe dekoracje i prezenty, które można przygotować z dzieckiem, to zachęcam do podzielenia się na dole w komentarzach i do zobaczenia następnym razem. To na razie. Hej, pa pa. Pa pa. To tak, przygotujemy jeszcze? Pa pa. A, pa 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 pa.